Cześć, Rafał Lis z tej strony, część z was może mnie znać jako Lis Pola Karnego. Dzisiaj mamy okazję podziwiać Akademię Zagłębia w postaci Kuźni Talentów. To jest pierwsza rzecz, którą w najbliższym czasie będziemy działać razem z Zagłębiem Sosnowiec. Witam serdecznie, chciałem was wszystkich zaprosić na trening ze mną, z trenerem pierwszego zespołu Zagłębia Sosnowiec. Jest to trening Zagłębie Talentów. Będę miał okazję trenować z najlepszymi piłkarzami Zagłębia Sosnowiec, ale z piłkarzami, którzy dopiero wkraczają w tą dorosłą piłkę i mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się wytypować jednego bardzo dobrego piłkarza. Mam okazję podziwiać pracę trenera Dudka, trenera pierwszego zespołu Zagłębia oraz najlepszych chłopaków z całej Akademii Zagłębia, więc trzymam kciuki, żeby któremuś się udało dostać na trening do pierwszej drużyny. Zazdroszczę chłopakom tego, że mają taką szansę potrenować z tak doświadczonym trenerem i przede wszystkim wykazać się i może zabłysnąć w tej dorosłej, poważnej piłce i dostać jakiś kontrakt w przyszłości, więc trzymam kciuki, mam nadzieję, że będą się chłopaki tu bawić piłką, ale przede wszystkim też, że pokażą zaangażowanie. Dzisiaj mamy 20 młodych piłkarzy plus bramkarzy. Ja cieszę się z tego powodu, że mogę dzisiaj z nimi się tu spotkać. Mamy takie spotkanie tylko raz w miesiącu, więc to jest zaszczyt, że ja jestem tu, a oni pewnie ze mną i zrobimy wszystko, żeby najlepszego z nich po prostu wybrać i żeby przyszedł na chociaż jeden trening Zagłębia Sosnowiec. No zapierdzielajcie, nie macie szansę, to starajcie się ich wykorzystać, ale przede wszystkim bawcie się tym, że macie szansę pozapierdzielać z takim trenerem w takim miejscu, bo nie w każdym klubie takie możliwości są, niektóre kluby w ogóle czegoś takiego nie wprowadzają, więc przede wszystkim zapierdzielać, ale żeby to zapierdzielanie wam sprawiało frajdę, a nie było takie wymuszone, że ktoś wam to każe robić. Sami musicie chcieć i wiedzieć, co chcecie od piłki, więc myślę, że w dobrych rękach jesteście. Nic, panowie, jedno kółeczko sobie zróbcie i przychodzicie do mnie. Cały czas patrzę, obserwuję, prowadzę prawą nogą, lewą nogą, cały czas. Spokojnie, jeszcze ruch, idę. Ostatnio dostanę, cały czas. Powiem wam, że dla mnie fajne jest to, że naprawdę widać kozak organizację treningu. Przede wszystkim, że chłopaki na co dzień trenują z fajnymi trenerami, więc wiedzą, jak organizować się na treningu, a do tego dzisiaj pod okiem trenera pierwszej drużyny. Po drugie widać, że trener ma pewien autorytet w sobie, więc chłopaki też są skoncentrowani, skupieni. I pomimo tego, że to jest taka rzecz nie do końca związana z umiejętnościami piłkarskimi, to pozwala na to, żeby trening był, myślę, efektywniejszy, żeby oni te półtorej godziny potrafili skupić się stricte na piłce, na boisku, więc fajna rzecz, bo jak ja gram na co dzień, wiecie, amatorsko, to czasami tego brakuje po prostu. Jest to ćwiczenie, które tak naprawdę mi pokazuje, na jakim poziomie są ci zawodnicy, bo mamy tu kilka roczników i widać tą różnicę, że to jest jedno z najlepszych ćwiczeń, naprawdę bardzo proste, gdzie mamy przyjęcie, podanie, wyjście na pozycję, czyli takie dla mnie sztandarowe trzy rzeczy, o których zawsze będę przypominał młodym piłkarzom: przyjęcie, podanie, wyjście na pozycję i to wszystko tutaj mamy. Tu też wszystko widać, czy ktoś umie piłkę przyjąć lewą nogą, prawą nogą, czy przyjmuje kierunkowo, więc myślę, że to jest najlepsza rzecz, jaką można tym piłkarzom młodym pokazać. Dziadek, typowa gierka od B klasy do mistrza ligi hiszpańskiej. Czekamy na jakieś dziury, żeby tutaj się coś wydarzyło. Mam nadzieję, że jednak nie na full spinie chłopaki, tylko się tutaj coś pobawią też. Panowie, zabieramy wszystkie piłki, wszystkie stamtąd. Proszę przynieść, odpoczywamy i spotykamy się tu. I robimy tak. Wprowadzamy uderzenie, druga piłka powrotna, na bok, dośrodkowanie i tak się bawimy cały czas. Już wprowadzamy.
Wtedy wprowadzamy. Chłopaki mają element strzału z dystansu, dośrodkowanie i strzał z powietrza. Trener powiedział, że następna osoba, która strzeli bramkę, przychodzi na trening z pierwszą drużyną, więc zobaczmy, jak chłopakom pójdzie. Panowie, ta grupa bierze bramkę i daje ją na środek. Dawaj, jeszcze pogramy. No nie ma oczywiście treningu bez giery, więc chyba tutaj najbardziej chłopaki będą się mogli wykazać, jak się czują z piłką, bez piłki, w pojedynkach, starciach. No ja liczę, że jednak będzie trochę zabawy. Chęci noska. Nie, ja już mam, ja już dwóch wytypowałem. Za tego karnego idziesz na ten, na trening do mnie. Na trening w piątek do mnie. Podobnie bym typował. Zażyk, jak strzelisz karnego, to idziesz na trening do mnie. Już dwóch wytypowałem, dwóch pierwszych. Na trening w piątek. Dziękuję. Tak, Bartek jest na trening, brawo. Trzech strzeliło karne, mamy, nie? Jak tam ode na kadrze? Dobrze. Dobrze? Tak. Byłeś najlepszy czy nie? Dobrze. Dobrze, dobrze reprezentowałeś Zagłębie Sosnowiec? Bardzo dobrze. Super. Jak tam panowie? Jak po treningu? Fajnie, fajnie. Chłopaki fajnie. Zostali wytypowani przez trenera, więc widocznie okiem trenera sprawili się najbardziej. Co prawda w tej gierce brakowało trochę bramek, ale tutaj mamy obrońcę, tak? Tak, super, nominalnie. Widocznie tak wyczyścił, że nie było bramek, więc został wytypowany. Chłopaki, jakie pozycje? Też stoper. Też stoper. Stoper, szósteczka, więc defensywa w tej gierce była nienaganna, dlatego trener wybrał trzech defensywnych zawodników. Co prawda musieli rozstrzygnąć to w karnych, ale zaangażowanie fajne i oby na treningu z pierwszą drużyną pokazali to samo, bo tam już nie będzie macania się i z młodszymi rocznikami grania, tylko z prawdziwymi piłkarzami de facto. Boicie się? Jakie w ogóle wrażenia? Nie. Wy jeszcze nie byliście nigdy? Nie, byliśmy. Byliśmy właśnie wróciliśmy z obozu z Chorwacji, z nimi Liatrę. Jeszcze miałem okazję trenować z nimi przed obozem tydzień. No i no było to fajne doświadczenie pojechać z nimi do Chorwacji na obóz. Czyli bardziej jesteście zajarani czy wystraszeni? Tak, zajarani. Tak? No zajarani. Tak? Już ten strach minął po tym pierwszym tygodniu trenowania. No to jest dla nas wielkie wyróżnienie. No i po prostu no, my kochamy to robić, no więc nie ma się czego stresować, tylko pracować. Takie coś ty szanuję, więc teraz tylko poprzeczka do góry, bo poziom się podnosi, już nie będą rozliczani tak jak juniorzy, tylko trenując z pierwszą drużyną, tak naprawdę to wszystko idzie do góry, więc gratulacje i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych materiałach na kanale Zagłębia.